Ej kochani, to znowu ja. Burzowo, nie fajnie. Wiatr się już zmaga, więc nie wiadomo jaka będzie noc. Ja oczywiście zaległości na pasiece, czyli przepinanie, zapinanie pasów, zabezpieczanie. Co mogę zabezpieczyć w tym momencie, to jeszcze biegam i zabezpieczam. I tutaj od razu wam pokażę, bo nie wiem, może się komuś coś przyda. Wiecie, nieraz po prostu nie mamy patentu, nie wiemy jak, albo coś pomyślimy nie tak. Mi też się zdarza, że nieraz coś tam kombinuję i dopiero zaświta ta lampka za chwilę. Więc podpowiadam, kochani, jeżeli mamy dłuższy pas przy mniejszym ulu, a potrzebujemy większy pas przy większym ulu i macie palety, no to kochani, zapinamy sobie pas po to, żeby przeciągnąć, będzie nam łatwiej. Czyli wymiana pasów w szybki sposób. Wiem, wiem, banał. Ale wiecie, to działa, jak robicie w pojedynkę na pasiece, wszystkie pomysły jakie są, to są na wagę złota. Przepinamy sobie kochani pięknie, nie musimy się wtedy martwić, że coś nam ucieknie, wszystko działa. Natomiast jeżeli nie macie długiego pasu, macie tylko dwa krótkie pasy, robicie dokładnie to samo, tylko spinacie sobie ten pas, zapinacie, zaciągacie i wtedy z dwóch pasów możecie sobie zrobić jeden pas i macie zabezpieczony ul na wypadek wiatru w nocy. Wiadomo, że jak przyjdzie hamera, kochani, to dachy porywa, ale cokolwiek zrobimy, mamy spokój. Więc tutaj, kochani, pomysł może się komuś spodoba. Dla mnie bajeczny, szczególnie, że właśnie potrzebuję ten długi pas. Miłego!